Cześć, z tej strony Kiksunio w kolejnym odcinku z gry o YouTube. Z nami jest Wotan. Siema. Repus. No niestety. I Lukas. Ja. Tak po kolei powiedziałem od schodu. Dobra, gramy dalej. Dobra. Wotan toczy z ludźmi wojnę, bo prowadzi politykę, żeby ich granice odsunęły się od jego wojsk. Pewnie. Znaczy, wiecie, ja tam wszystko podbiję, co się da. Bo myślę, że to jest nawet fajne. No, zjednoczysz królestwa, tak? Tak. On graniczy z kim chce. O Boże. Co jest Kohor? A, tutaj jest. Dobrze. Mi pasuje Kohor jako rywal. Nie, go nie widzę. O, jeszcze, wiesz, jakaś tam wojna jest. Heh, ale nie chce mi się wywalać kontynentu na pół. O. Kontynentu. Zerwisz ze mną sojusz. Trudno. Ja się będziesz moim rywalem, Mazepagen. Okej. Tam, tu. O, mam koalicję. Nice. Ile żeś podbił? No trochę podbił, tak. Ups. A to jest Ilvar, to jest twój dawny sojusznik. I Meren, no to... A też tam niby mam tu śmieć, ale się nie boją. No to masz sojusz z Wotanem, ja nie mam. O Boże, będzie wesoło. IT, a ty chcesz być moim nowym sojusznikiem wspaniałym? To jest jeden taki wielki region? Wspomniany. No, przecież to już mówiłem chyba parę odcinków temu nawet. Wiem, że chodziło o regiony, że ich jest więcej. Teraz uważam, że jest jeden wielki. Nie, jeden wielki. Nie, co to mi daje? Aha, tylko tyle. No, niech skończą mi. Myślę, gdzie uderzyć dalej. Wasala stworzyłeś? Co? Wasala stworzyłeś, jak widzę. No, dawno już stworzył. Tego mam od dawna już. Nie na IT? No w sumie by można było iść tamtą stronę już. Ja teraz odkrywam tą wysepkę całą i chcę tutaj się w koloniach pobić. W sumie, jak toczysz wojnę za Rynem, bo tam to mógłbyś tego, zerwać sobie już z Harltonem, to wtedy nie przeszkadzaliby aż tak. Bo to wiesz, by trochę by pomogło, a tam ta jedna prowincja to i tak zostanie szybko zniszczona. Niech to mi popłyną. No to też się pobawię w koloniach. Ile mamy tego trusa z Volantis? 40... Ej, 2 lata tylko? Bez generała się biłem. To może. Strasznie krótkie są tu trusy. Trusy. Się zdaje. No są strasznie. Taki podwójny powinien 15 lat dostać, nie 4. Właśnie też tak zastanawiam się, czy to ten. 4, tak 15 lat też myślałem, że za chwilę będę miał tutaj kilka lat po zajęciu prowincji. Ale wiesz, tu może inne prawa lecą. No raczej na pewno. Okej. To utrzymanie pełnej armii? Teraz po co pełną armię? A. Building. Ja mam moją armię. Tutaj jest na 40.
Kolejna wojna. Że to jak patrzę, to bardzo sensu nie ma mi tutaj. To Yidi ma za duży napis i się go boję. No nie, mój władca umiera. Za dużo informacji na raz wyskoczyło. Bywa. Harambi na tronie! Yes! To jest Harambi? Że się tak cieszysz. Jakie no, ja mam misje w ogóle? Tak, znaczy dobra, masz prawo nie wiedzieć, kim jest Harambi, to powiem, że to... Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy goryla tego zabili w zoo w Ameryce, a, to dziecko wpadło. To na Nangagu po prostu to się stało bóstwem. Na Nangagu. To no było jest... coś takiego. No Harambi, no po prostu i to teraz jest moim władcą pięknym. To raczej. Jest, będą idee teraz. X out for Harambi. Dobra. Mnie stabilność mogę też zwiększyć przez papiestwo. Jej. Przejdźcie fort z 12 poziomem. Co? Fort z 12 poziomem. Jest taki w ogóle, taki jest. Można? Jest, tutaj tak. Domyślam Sokole się, że to gniazdo, jest Stand Air. Czy Orle Gniazdo, Sokole chyba. To jest coś takiego, że to, no to w ogóle w grze o tron była twierdza nie podpicia, co nie? Ona ma 8, normalnie plus 4 z bonusu. Ja tam wchodzę i mam minus 100% do podbicia. To dobrze, że tak masz. Ogólnie. Gniazdy poją, to jest chyba najwyższy tutaj. 9, 8. 8. 9. 6. Nigdzie nie ma wyższego. Nie, nie ma. Ja mam przy sobie 8 i 9. Minus 100. Więc... Pierwszy raz widzę minus 100. No ja też to miałem na początku minus 100, ale... Dawno dzieje. Volanti z Fabric Claim. Te 2 lata to mijają tak szybko. Czekaj, 13. Aż chyba nie wypowiem tej drugiej wojny, którą chciałem. Powrotem do Volantis wracam. 9 tysięcy wymagane jest do The Air. A, już kończyliście. Tak. 100 tysięcy Sailorsów, no nie, tak mało. No, 131. I tak mało sojuszników się dołączy teraz, dołączyłby do Carlingtonu. A w sumie żaden z moich by też się nie dołączył. A, bo walczymy w innej wojnie. Skończy tą pierdzieloną wojnę. Co ja? Nie, Jezu. Teraz zauważyłem, że Housefoot po dwóch stronach mapy. O, jak... Co? Legacy Unity? What? Czekajcie jest chwilkę, muszę jedną rzecz zrobić. Boże, pan potrzebował religijnych idei. Sorry, że tak długo, ale muszę tutaj ogarnąć dużo rzeczy. Znowu pauza. A, tam bo pod zajął tę ziemię. O, więc... widzę już tego, Wotana. Wow, za chwilę mnie zobaczysz. Ale i Timmy szpiegów wysyła. Jeszcze IT za to nie widzę, więc... Już kończę. Sorry, że tak długo, ale... A, bo w sali tworzysz, okej. Okay. A nie, tworzysz te... Stajka. Kraik. Pozwól, nie, bo wziąłem trochę ziemi i bym miał przelewane z tym. Ciekawe, co się stanie, jakbym wysłał właśnie komuś, na przykład, Lukas, jeszcze mnie nie widzisz. A czym jesteś? Tuli? Tuli. No to coś tam widzę. Znaczy, ale nie widzisz stolicy, w ogóle jestem ci nieznany. To nie wiem, może. Nie, coś jest ciekawe, mnie zastanawia, co się stanie, jakbym wysłał ci w ogóle złoto, co ci pokażę. No ty mi dałeś złoto. Aha, czyli widzisz mnie, okej. Okay. Myślałem, że nie. Nie, po prostu tak to działa, no, że tak widzę. Czyli stolicę widzisz już. Okej, okay. Sorry, że tak długo. Boisy. Usowotan. No, widzę, że House of Tuli wysłał mi złoto.
Nie wiem, myślałem, że mnie nie widzisz. Znaczy, widzisz tylko granice prowincji. No ale to też, wtedy nie piszę. Ewentualnie piszę Anną czasem coś takiego. Nie wiem, mnie tak zastanawiało. Jezu, oni podbiją tą państwo. On! Wrażenie, że mam słusznika mniej. Kazali chyba sobie zerwać, czy co? Potę pentos. Jest ich mniej. Jest ta kolejna 20 tutaj, dobra. No jedna tutaj jeszcze jest, dobra, to zaraz tak, skończymy. Pentos weszło w koalicję przeciw mnie. Ja go nie śmiał. Pentos chce ze mną zerwać sojusz? What? No i dobrze. No, bo już nie mamy ciebie w rywalach. To smutne. A, wow, Martelli jest... trochę rozwalili. Co? No, z tej wojny, której... Wiecie co? Właśnie kliknąłem, że mam nowy budynek do zbudowania, czyli wiesz, ten... Waterworks, nie? Aha. A ten Lidl. I widzę, że tu ja mam prawie po dukacie, wiesz, za zbudowanie go, a wydałem 270 golda. Ale hajsu. Tyle hajsu. Tyle hajsu. Ale jaki budynek? Stockhouse? Nie, tam gdzie masz workshop, co nie? Ten ulepszony. Hmm? A, widzę. Waterworks, a też mam w stolicy. Ale tą wojnę miałem skończyć jeszcze, zapomniałem. Nadaje to 100% produkcji tego. Naprawdę? No to bym musiał to zobaczyć sobie. Tak, zajebiste to jest. Ja to zbudowałem wcześniej, tylko mi w stolicy się chyba opłacało, bo tylko tam miałem workshopa, który w stanie byłby jakoś generować zyski. Pa, 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 pa. Teraz buduję marketplace. O, mogę już ratusze budować. Zbudowaliśmy to badzie, wie bardzo, tu jest, cieszę. Tu jest regional market. Można wracać. A co to jest Urchlur? Religia. Upeol. To jest czerwony bóg. No a tak dość wykoksanie, nie można tego nawrócić za bardzo. No, ja ale ja force conversion biorę. Co? Force conversion, czyli że wymuś nawrócenie. No ale co, na prowincji? Tak. Jak to się robi? No masz w estate'ach. Tak, o to dobre. Ale influencer dostajesz. A? No to wiesz, no akurat to jedno nie jest jakoś dla mnie straszne. Eozion Coast mi tutaj. Płyńcie, niszczyć wszystko. A, wszystkich. Tylko muszę myśleć, że tą prowincję posiadać. Chcesz sojuszniku dołączyć do wojny? Do jakiej niby? No z Volantisem. Ja się nudziłem. Daj mi czas na przerzucenie wojska. Dobra. Okej. Dzień dobry. Papa Pentos. Ta, 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 ta. Ale nie czuję, żeby ta armia moja była jakaś super op. Ach, się zmienia w innej. O, to są starzy bogowie, Vrid. No tak. Boże, oni aż dochodzą okay. Do nas. A gdzie jest ta 19? Tutaj, tutaj jeszcze. Ja pieprzę, jak ja po prostu wiem, jak to się baguje czasem. A, bo ty już walczysz. No tak. Orange Shore zdobywam, właśnie. Ja mam królewskich mariaży zostało i zapychają mi te. Baum, baum. Nowe wojska mam. Po co miałbym prosić coś innego? Ja nie rozumiem tego wyboru. Albo biorę coś, co ma 7... Dobra, jestem armią, możesz przesyłać. Wezwanie.
Cold Worms. Confirm. O, dostałem generała ze 100 tradycjami, jak mnie to cieszy. 6.04. O, co mi umarł? Co? Papież nowy. Jak umiera ci władca, to jest nowy papież, tak swoją drogą. Huzzah! Ile ich tutaj jest, Jezus Maria? No bo to wiesz, koalicyjna wojna, nie? Aha! Nie dopytywałeś się. Aha! Nie wiem, co ci nie pasuje, Repus, w tym. Też nie mam pojęcia. Znaczy nie no, tak na serio to ja wypowiedziałem wojnę tej koalicji, więc nie jest jakoś straszne. Znowu ci umarł władca? Zmieniłem go. Właśnie widzę, bo nowy papież. Miałem 2-2-0, a teraz mam 5-3-3. Dobra, ja coś tutaj mam zdobyć. Lands of Long Summer. 5. A spoko, wszyscy właściwie ten, Most Devout to jest ten właśnie żelazny tron, papiestwo. Aha, to spoko. Zaatakowała mnie w lesie, ale idiota. Boże, ja nie wiem jaką ideę wybrać kolejną. Ale go zwyzywałem teraz. No myślę, że przez to przestanie grać już dalej. No, na pewno. Bot się wyłączy właśnie. Nagle komunikat, bot wyszedł z gry. I zacznie grać i się kiksunie o Francję. Okej. Co można robić z punktami militarnymi? Wszystko. No, wysłać mi je. Dobra, można na przykład rekrutować generałów i ich zwalniać. Mam dużo. No ale to wiesz, tak. Te glabeki. Z nudów. Myślę, żeby wziąć kolejną ideę, a czy tą technologię, tylko tyle, że jest 9 lat do przodu. Co tak się nie opłaca. A, pierwszy. Drugi. Pierwszy w górach i zaatakował mnie. Także w komentarzach. Nie podoba mi się, że ten kohor zaczyna się wbijać w moje Volantis. Ma kozę na tym godle. Ten kohor. Bardzo niefajnie, że tak robi. A Pentus tak zerwał od sobie. Fajnie, czy ja miałem te idee maksować. No bez jaj! Co bez jaj, co krzyczysz? No władca mi umarł. Głupie kozo jebcy. Te buczety. Rolę maliasz. Że to, Volantis jest po prostu niszczony przez wszystkich swoich. To jest piaty. Masowy gwałt. No, mniej więcej tak to wygląda. Okej. Okay. To weźmiemy. Chyba z tym Omarem potem stoczy wojnę. Będzie Yeti też nie brał udział. Dobra, ty tutaj. A ci mamy na południu wojska. House of Martel masz tyle wojny? Nie, to jest Pentos cały czas. Martel się rozpadł. Już nie jest tak mocny to. No właśnie, bo się zdziwiłem dlatego, bo rozbiliśmy. A to dzięki, jak claim. Co? Klejmy na Martel lecą. Jakie klejmy? Mieliśmy wojnę z Martelem. Ty nie walczy z Martelem teraz? Nie, no ja był chyba w koalicji. No jest w koalicji, to... No. Repus walczy z Martelem, to nie wiem. No walczy. Fajnie, XDBka. Fajnie. Mać. XDBka. Dobra, no i dałeś im podbić, Lukas, no! Co? Dałeś podbić tą prowincję. Idę na Martel, obraziłem się. Nie biorę udziału w wojnie. Wziąłeś jedną prowincję. O Boże, znowu gdzieś muszę tych komunersów dać.
O, telefon budzi, że idę spać. No to dobranoc. Cześć. No więc było mi miło. Nasza część nagrywania beze mnie. Pomunersi. Ok, dobranoc. Wy nie macie z tym problemu, że musicie iść, a cały czas gracie? Znaczy, jutro muszę być na 8 do szkoły. Ja sobie myślę, czy nie pójść na 12. Ja mam pracę od 15 dopiero, więc luz. Luz, blues. Ja chory, jestem na siłkę, nie pójdę. Całe życie zmarnowane. A jutro siłka? Jutro albo we wtorek. Zbiję i rekus. Nie mogę, chory jestem. Ale powiem ci, że ostatnio mi się udało, kurde, 9 dyszek znowu dźwignąć. Jestem z siebie dumny. Na klatę czy na co? Na klatę. A jednorazowo czy jak pełna seria? Nie, jednorazowo. Ja tam nie robię jednorazowo, chyba miałem chyba pełną serię najwięcej. Ale wiesz, to było tak na sprawdzenie. Tak. Czy wiesz, na serię to też troszeczkę podskoczyłem. Jest reality 30. Chyba 50-60 biorę na klatę, na serię. 70 parę. Właśnie teraz tak dobiłem, bo zacząłem, nie wiem, półtora miesiąca temu. Mieliśmy, zaczynaliśmy od 57, teraz 72 H siadło. Tylko też zależy ile serii, raczej ile serii po ile robisz, to nie? Ja robię po 12. I 4 czy tam 5 serii. A my bardziej po siłowo, co nie? 4 serie po 5 powtórzeń. No to może też bym 7 dych wtedy wyciągnął. Jak tu już trochę chodzisz, to na pewno. Sporo muszę to zrobić. No niestety tutaj nasz sojusznik, znaczy nie wiem, to ten kurach też atakuje Volantis nagle. Ciekawe, bo mieli sojusz. Ten Martel się fortyfikował. Volantis sojusz, więc a jak będziesz być w stanie, to daj ten fort, co ma Martel teraz, bo ma 9 poziom. To Oblegion. To tobie mam dać? Tak. O Boże. Ja już tutaj mam 100% warscore rozplanowane. Ej! Nie możesz mi zawalić za 4 lata do tej wojny z nim? No, ale mówię, on ma 9 poziom, nie chcę mi się nowo oblegać 2 lat tego poziomu. A to nie oblegaj teraz. Będę robić, co mi się podoba. Nie będziesz mówił, jak żyć. To czego bym mógł nie brać? Tego mogę nie brać? Ile to ma? Ogień. Nie wiem, zobaczę, jak będzie z tą prowincją. Na razie to jest takie dość tutaj upierdliwe wszystko. Jak boty, wiesz, tak ogarniają bardziej wszystko dookoła. Niestety to jest koalicyjna, więc ile trzeba czekać, żeby to było? 5 lat, nie? 100% warscora. Nie. Nie wiem, nie wiem. To trzeba podbić wszystkie prowincje. Tu. No bez jaj, te kozojebcy to zabrały teraz? To kozojebcy? No bo tutaj, kuźwa, coś przypłynęło i kozojebcy wzięli ten kohor. Mają taką... No to mają taką tą, jak wygląda koza. A o to chodzi, okej. Okay. Myślałem, że to są Araby. Też tak myślałem, zawsze jak mówił kozojebcy, to pierwsza myśl Araby. Widzę, że ten, jak było... Boże, do Tetraki zniknęli. No tak, no podbiłem ich. Ja przestrumowałem prowincję, wiecie co? Nie wyszło mi. Co zrobiłeś? Zeszturmowałem prowincję. No ja cię widzę. Boże, czemu oni tak spią tutaj tymi? W sumie zauważyłem, że masz podobny kolor do tego, do Pentosu. Wow. Zobaczcie, jaki to spam leci tej armii z Pentosu. Po prostu ja tylko widzę, jak te no, tysiące lecą tu. Nice. To jest debilne, no. Jest moje drugie 40 tysięcy. No już zamierzam. Zabij się, wypij rozpuszczalnik. Nie. Mem od Gargamela?
clear offer. Dobra, co ja tu mogę zrobić? Kolejny kupi. I stąd handel mogę wysyłać. Dziedzic mi zdech. What? Ja cieszę się, że masz go. O, 451, kolejny piat. Weź lepiej to zaszturmuj jeszcze raz. Oczywiście, ledwo zyskałem. No zresztą to jest takie głupie. Kucho, kochor, mamy wojnę jak nic. Zająłem! Lecę do ciebie, przyjacielu, sojuszniku. Nie wiem, jak to kosztuje. Chyba se jaja robisz, 73. Sama prowincja? Tak. Dobra, to nie musisz. Prowincja. To nie musisz. Zwaniam cię z tego obowiązku. Co wy za wielkie tutaj prowincje tam chcecie zabierać? Ale może sobie wezmę, czekaj. No na twoją stolicę właśnie patrzyliśmy. No. House of Marta. Ale wiem, co mi możesz dać. Nic ci nie dam. O Boże, bo wiesz, co ja ci dam? Co? Jajco. No to co chcesz? To? Nad moimi koloniami. Punkt New handlowy. Ilvar? Nie, czy co? Tak, Ilvar. Valyria. Dokładnie. Nie wiem, nie wiem. Gdzie, coś mam ci oddać. No pod Volantis. A, to! To z domońce. No właśnie, już tam lecę. Ale to jest ważny punkt handlowy w sumie to. Ja myślę to. Bo jak zobaczysz ruins of Valyria, to mi handel przecinasz w pół nagle. Nie podoba mi się to. Wiecie, jak się mogę przeciąć handel w pół? Wysyłając privateerów. Tak, wysyłając statki. Już tak raz Wotanowi właśnie zrobiłem i mówiłem, czy widzi to na innej mapie, co mu teraz robię. I miał 80% privateerów w handlu. Po imporcie. Naprawdę? Tak. O, buntownicy z tej prowincji znikli. Wybrałem chyba 10 hajsów wtedy, 10 dukatów. Ale ich zgwałciłem, ja pierdolę. Chyba. Nie już zdobyłeś? Dopiero zaczynam. Kończą, wiesz? O Boże. Gdzie tu mogę moją armię trzymać? W Ostroporze mogę trzymać. Znaczy z Volantis mogę. Też mogę trzymać. Słuchajcie, jest House of Martel? Czyli New House of Martel? A, Kolonia jest New Kolonia. House of Martel. House of... New House of Martel. Nie wiem, że jest New Ilvar, tak, że oni są... Tak, są kolonią, to mnie tam wbić w kolonie. Kolonie nazywają się New, więc to takie... Sorry, ale muszę na chwilę zatrzymać. Boże, znowu... Znowu pauza. Odpauzować teraz na chwilę. Znowu zatrzymać. To jest 70%? Ty jesteś... Serio? Ile to lat chcesz po... Bijać? Dobra, kończ to. 70. To narzekać zawsze mogę. Nie, to pojadę na kolonię chociaż. I kolonię wezmę. Dobra. What on? Kończę. Nowo pauza? Już chwila ci zaraz otuję, będzie wszystko okej. Okay. Proszę ci, daj mi tylko chwileczkę. Nie. Naprawdę, chwila. No dziękuję. Ja bym skończył odcinek na przykład. Czemu? Przecież dopiero 29. Miał być 30. A w sumie przy 30 nowa reklama wskakuje. Poczekamy. Boże. A teraz walimy przekleństwo i nie będzie reklam. Mogę pójść na pójdę, jak chcecie. No ty chuju. I nie ma reklam. O Lukasz, ty gnoju. No. Ja to popamiętam. No powiedziałeś, że mam kończyć. Nie, mówiłem, że idę na kolonię. A, czyli że idziesz podbić kolonię. No nic, to da sam razem ci dam. Ale to świetnie. Tak samo jak miałeś mi dać te wyspy właśnie.
No to ci je dam, no przecież nie podbijam ich. Volantis mnie teraz lubi, ale wolałbym nie ryzykować. Możemy zaatakować za chwilę. Za 5 lat. Co to jesteś ty? Chyba cię pojebało. Declare War. Czemu nie mogę podbić tych kolonii? Ty masz jakieś Cassius Belli na tej kolonii tutaj? Nie mam. To, czyli bez Cassius Belli wypowiadasz? Nie. Właśnie nie. Staram się główne państwa atakować. No ale mam tak to Xorulu na przykład, które jest tutaj głównym państwem. I nie mogę tego zaatakować, bo nie mam Cassius Belli. Też powinien mieć kolonialne chyba, nie? A czekajcie, ja gdzieś jakieś bunty miałem. Jest 37 tysięcy, dobra, lecimy tam. Chyba zacznę tak samo jak wybudować wszędzie te drogi. No u mnie jest jedynka, a dwójka. Trzeba ją poszerzyć troszeczkę, ale jest. No bo już też tak mam problemy z ogarnianiem kraju. Już nie, to się przydaje to bardzo. To... Ten estate. Okej, tutaj to szliśmy, tutaj też możemy zrobić. Dobra, chyba state. Ty muszę ogarnąć teraz. Nie, jest korem, nie. Nie, no, nie mam jest z tej problemów. Jest Koran. Koran. Koranu też nie ma. Chyba straciłem, nie zyskałem. Fuck. Ja jestem Omar, mogę zaatakować Omber. Jezu, ale nie no. Targaryenowie to jesteś przykokrzeni są. Ja? No, ten obok ciebie. A, no to chyba, że on. Chodziło ci o te ciemne smoki, co nie? Pewnie. Nie białe. Demon Targaryen. Atakował. A u Złotan widzę, że stworzyłeś. Nie. Fajny estate, Raiden State. Ja? Nie, oh, ja. No widzę, jak Kohor chce ze mną ograniczyć, to niech ryzykuje. A to co, Pentos? A, bo Pentos nie dołączył do wojny. I ty mówiłeś, że pusz, że jak się nawraca? Claire? Clergów bierzesz? Force Conversion. A ty jakąś losową prowincję nawraca? Jedną prowincję nawraca, ale to masz co jakiś czas, chyba co 5 lat. Aha, ale to fajne. I to od razu bezproblemowo. No widzę, że jest tak fajnie to działa. W zasadzie to wszystkie te rzeczy, które tutaj są takie przekoksane, typu właśnie worek z oszczem czy coś, to można tym spokojnie niszczyć. No, stabilności nie podniosę, ale... Większe rzeczy z tej tani tu można ogarnąć, to są lepsze. Średnio. Tak, kończymy już? A, no tak. To kto teraz? Nie wiem. Co zaczynał? Ja chyba, więc... No to żegnamy się, do zobaczenia w następnych odcinkach o tej samej porze. Jeżeli wam się spodobało, subskrybujcie. Ja pierdolę bo... szybciej. Dobra, już. Pa, no dobra, formułkę powiedziałem. Na razie. Na razie. To po prostu musi być obowiązek.